Dzień dobry Państwu. Jest niedziela, 8 stycznia 2017 roku. Zgodnie z zapowiedzią zapraszam do obejrzenia wywiadu Tigera i Kobry. Luksusowym hotelu w Łodzi. Chcieliśmy Wam przekazać pewny materiał, który będzie wkrótce się zobaczył. Dokładnie. Chcemy Wam po prostu na ludzie coś pokazać. Pokazać, przekazać Wam. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, a jak nie, no to mówicie, trudno. Albo rybka, albo pipka. To jest Wasz wybór. Poznaliśmy się w 2009 na 2010 roku w szkole w Łodzi, oczywiście. No, Mateusz jako hydraulik monter, a ja jako technik informatyk. I tak się zaczęła nasza, powiedzmy, początkowa przyjaźń. Najpierw to był kolega, później przyjaźń i później wytworzyła się miłość. Dokładnie, i tak się stało jak stopniowo. I z tego wyszła do dziś miłość. Miłość? 3 lata małżeństwa. No ogólnie przed ślubem to ile lat? Bo już nie pamiętam. Cholercie. 7 lat? Niecałe 3,5 lata przed ślubem. I dzięki temu ślub, no to ślub już... Po ślubie jesteśmy drugie 3 lata. No to jest razem 6 lat. Jak można wytrzymać... Wiem, tak leci szybko, wiem. Jak można wytrzymać w wieku 6 lat z kobietą jedną? Ej, zaraz się huknę. A ile z nim można wytrzymać? To jest uparty osioł. To jest facet nie do wytrzymania. Jak to się mówi, facet bezrobotny, to kobieta mówi, ta Hanka do kiepskiego. Dla ciebie nie ma robu. Zrobiłem robotę. Jedną poważną robotę. Dobra, kochani, chciałam potwierdzić i bardzo Was prosić o to, bo Wam wszystkim ukruszałam plotkę o tym. Co Wy nieraz w internecie gadacie na forum? Nie tylko, a dwa, chcę Wam potwierdzić plochę, którą tam na filmiku pod filmikami komentarzyków wyłapałam o tym, czy ja jestem naprawdę w ciąży. A ja odpowiadam, tak. Jest w ciąży. Jestem w ciąży. I chciałabym, żebyście przestali wypisywać wasze, nie tylko bdety, ale żebyście jak najmniej mnie prowokowali. A dwa, z drugiego punktu, nie szkoda wam tego, żeby dziecko miało nieprzykrość? No nie tylko, nie tylko. Może jako ja kobieta bardziej wyrozumiała, powiem wam, Tigerek, bo Tiger to trochę wstydzi w temacie takich gadach, nie dziwię się, bo dopiero tatusiek, więc daj tam mu trochę luzu i swobody. Więc chciałabym was prosić, żebyście, możecie pisać bdety, bo ja rozumiem, nie każdy może każdego lubić, ale każdy ma prawo swojego zdania. Trochę szacunku chociaż. Mogę ja powiedzieć?
Kobieta mówi. Każdy ma prawo komentować swoim zdaniem, swoim mózgiem. Ale trochę hamujcie tekstami. Bo ja hamuję i jestem inna. Więc od dziś, nie tylko od dziś, ale w ogóle, cały ten temat, cała ta procedura jest inna. Mam nadzieję, że wam się to spodoba, jak nie, no to trudno. Takie jest życie. Dokładnie. Ogólnie w sprawie fana, ogólnie, który tam puścił taką informację tego typu, że kobra ma tam urodzić. Niby 18, powiedzmy, niby lutego, to jest niby taka plotka od tego właśnie fana, który taki informację niby zdobył. To jest może prawdopodobnie, może nie, to się wykaże. Ważne, żeby to dziecko było zdrowe i dobrze się rozwijało. A to, co wy tam gadacie, to jest wasza sprawa. No to jest prawda, nie ma co się tu oszukiwać. Każdy ma swoją opinię. No jeden powie tak, drugi tak. No, nikt nikomu nie, ogólnie nie każemy oglądać filmików. Każdy ma swoją opinię. Każdy ogląda jak chce. I ma zdanie. No chciałem tutaj powiedzieć tego typu, że no jest, zostanę młodym tatą ogólnie. Bardzo dobrze, z tego się cieszę, ale ogólnie chcę tutaj powiedzieć coś takiego typu, że to, co jest było na filmikach, to po prostu odkryjecie całą prawdę, którą ja przez ten czas dawałem wam zabawę, coś takiego typu, ukrywałem to wszystko, dowiecie się tam głębiej, co i jak, i po prostu może będziecie bardziej nas szanować. To jest to. Ogólnie tam pisaliście na komentarzach, że w sprawie sądu, tam, że mam jakieś dowody, mam tam ogólnie nagrania. Ogólnie wam powiem to, że to było wlew. Z tego powodu, że po prostu ja też sam nie wiedziałem co jak, ale z drugiego punktu widzenia, no po prostu dam dół, przepraszam. No i fama poszła, ale żyj się dalej, no nie ma co się tutaj rozczulać, jak się mówi, trzeba iść do przodu, po prostu to był blef w sprawie tego sądu, w sprawie tych hejterów, troli, co tam mówiłem na wcześniejszych filmikach, które wam tutaj twierdziłem. Może inaczej, niepotrzebnie ta cała wojna. No to też niepotrzebnie była cała ta wojna. A dwa, no po prostu dałem dupy. I tyle mogę powiedzieć. Dziękuję. Znaczy ja mam rodzinę na policji, na komendach. Akurat to nie jest prawdą. Dwa, nigdy w życiu nie kablowałem na kogoś. Nie jestem takim człowiekiem, który chodzi o hajs. To nic wspólnego. Ogólnie w sprawie policji, tak jak mówiłem, nigdy nie donosiłem ogólnie. Nie brałem hajsu z tego wszystkiego. Po prostu to był wielki mój błąd. Ogólnie w sprawie tam wywiadu z WUN-iem, tam co mówiłem, że chodzę na policję kablować, to był po prostu, tak mówię, no blef, po prostu. I no, po prostu jak tam powiedzieć. Nie braliśmy za to pieniędzy w ogóle, a dwa WWN-y trochę podpuścił Tigera, żeby tak wyszło. I tak wyszło. No przykro nam, że tak wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że może zrozumiesz się to z czasem. No może tak, no jaka to jest mój błąd, ale trzeba iść do przodu. Czy ja będę reklamowy? To nie jest, że będę reklamował, to po prostu to był żart. Po prostu. A dwa, no,
takie jest życie, no co mam powiedzieć, no akurat oszukałem was takim sposobem i no po prostu szybko mi, ale trzeba iść do przodu, to jest bardzo ważne. To co Tiger o waszej rodzinie i matce i tatce i ciotce, po całej rodzinie. To co Tiger o waszej rodzinie mówił, to jest tylko, to była tylko, jak to się mówi, z waszej strony stosunku do niego, jest tak samo jak do niego, stosunku do was. Prowokacje. Niepotrzebnie ta cała wojna, więc mam nadzieję, że Tiger poprawi swój błąd. Ogólnie wy jak nie będziecie tak naskakiwać, to i tak jestem spokojny człowiek. A to, że nieraz tam pojadę po tekstach, jak się mówi, no wy też robicie... Tiger obiecuje, że się poprawi, o. Też robicie taką prowokację, ale takie jest życie, nic z tym się nie zrobi po prostu. Ogólnie w sprawie paczek, które przychodziły do nas, ogólnie, to były farfa ten zajebiste. Naprawdę, super. Zajebiste było. No, sorry ludzie, ogólnie za to, że trochę niepotrzebnie wjeżdżałem. Też pakwatnym po tekstach. Ale ogólnie chcemy wam podziękować. Podziękować za to, że pane zajebiste paczki, ogólnie... Ja co mam powiedzieć? To wszystko. To chyba wszystko. No ogólnie w sprawie tego tematu, czy mam prawko, czy mam... Mazer, siódemkę, co się wam powiem, no po prostu nie mam prawka, nie mam ogólnie samochodu Mazer, siódemki, to był normalny blef. A po prostu, jak tam powiedzieć, no po prostu ktoś mnie wkręcił i tak wyszło z tego. No nie tylko, każdy ma swoją fantazję, każdy potrafi tutaj chwalić się, nie wiem. Czy wy z kolegą, nieraz kolegom czy koleżankom się chwalili się, ej, słuchaj, mam ekstra iPhone'a. Albo druga osoba mówi, ej, a ja mam lepszy motor, Hyundai i co? Nie chwalicie się, tak? Na pewno się chwalicie, każdy ma wymarzony sprzęt. Ogólnie każdy ma fantazję. Dokładnie. To jest to. Więc nie tylko, że my, ale i wy. Są ludzie. Którzy też robią fantazję i to jest ludzka, czy ludzka rzecz, no. Ogólnie w sprawie tego, w sprawie płyt Bonusa PGC i Body Krajsa, które ja kupiłem ogólnie, to jest po prostu blef, bo po prostu widzieliście tu na Wigilii, że dostaliśmy dwie płyty, jedno Mono PGC, a drugie Body Cry. Ale nie tylko, po prostu to było tak ustalone przez WWN-a. Tak z nami ustalił WWN-a, że mamy na razie nie mówić, że dostaliśmy jako prezent, tylko mamy powiedzieć, że kupiliśmy. Bo prosił, dopóki nie będzie film o Wigilii, mamy tak mówić. I to dlatego się taki szum zrobił, że nagle był boom, że zobaczyliście na filmiku na Wigilii, że dostaliśmy płytę. Po prostu taki zrobiliśmy taki... Wywołany z nami ustalony. Tak było ustalone i dlatego taki szum i chaos był. Ogólnie w sprawie tego menedżera tam z Holandii to było kłamstwo. Dokładnie. Krótko na temat. Ogólnie tam w sprawie tych pieniędzy, które pokazywaliśmy, to był po prostu po pierwsze blef, a dwa to nie były nasze pieniądze, tylko kolegi, które nam udostępnił, żeby wam trochę jak gdyby pokazać, uświadomić.
uświadomić to, że nie jesteśmy tacy, jak wy tam na komentarzu piszecie. A dwa, Janusz, skupię sobie Dominiku, nie musisz na to wydawać pieniędzy, bo... To jest nieuczciwe byłoby. Pozdrawiamy się. To ogólnie nieuczciwa gra by było. O. Kurde na temat. Wowunio, o sprawie tego twojego wywiadu ostatniego, nie wiem czy kojarzysz, czy pamiętasz, jeżeli tak to dobrze, zapytałeś się nas tak prosto, otwarcie, do kamery, czy my uprawiamy seks. Masz odpowiedź po bracie. Jest tu. Niestety, niestety, mówisz i masz, jak to się mówiło. Ogólnie to też jest blef, też kłamałem wam w tej sprawie. Co wam powiedzieć? Chyba nic. Ej, nie są mami. No, to ze mami. Ogólnie tutaj w sprawie tych komentarzów tam, co pisaliście, gdzie pracuję, co jak, po prostu nie pracuję na budowie, po pierwsze, po drugie, pracuję na produkcji, tylko wymiar czasu mam różny. Raz przychodzę 10 rano, raz nie, 14, mam niecały, pełny wymiar czasu. Dlatego nieraz wrzucam filmiki o 10, o 11, czy tam o 12. Czy tam o 4 nad ranem, czy 3, to zależy. No właśnie, to jest takie życie. Jeżeli chodzi o mnie, czy ja pracuję, czy nie, to jest tak, jak wiecie, kobieta zajmuje się domem, czyli gospodarstwem. A wiadomo, że kobieta w ciąży nie może pracować. No, wiadomo, to nie jest choroba, ale wiadomo, jaka jest chodzi. Sytuacja. Opiekuję się domem, zajmuję się domem i taka jest prawda. Ogólnie tam było to, że powiedziałem, że szukałem kluczy, bo koledze wpadł klucze od samochodu. Po prostu to nie było prawdą. A wiecie co? Szukałem szczęścia. Ale to się nie udało. Nie udało się, kurwa. Każdy może być gruby jak ryba wieloryba. Nie, no to ja inaczej. Po prostu kobra jest w ciąży, po pierwsze, po drugie. Mam inny układ figury, to jest a dwa, a po trzecie jestem chora na tarczycę. No to i to swoje jest robię. Wszystko związane z kupą. Jaką kupą? No tak się mówi, to jest związane wszystko z kupą. Czyli raz, gruba, bo ciąża, dwa, po prostu mam taką figurę, nieodpowiednią, jak to się mówi, żartowałam, odpowiednią. Raz taka jestem. A trzy, tarczysza. Niedoczynność tarczyszy. To jest choroba. Ogólnie tam byłem na komentarzu w sprawie tego nad morzem, że niby mam zdjęcia. Tam rybki, nie rybki. Ogólnie to był blef. Ogólnie do AFT. No. Ogólnie chciałem powiedzieć wam tego typu i chciałem was tutaj ogólnie złożyć życzenia sylwestrowe. Raz, a dwa. Powinniście się z nami pogodzić. Chyba tak mi się wydaje, ale każdy ma swoje zdanie. Nikt nikogo nie będę namawiać. Nie wiem jak kobra powie. No co ja mogę powiedzieć? No nic, no trudno. No zrobiliście z nas beki, to jest raz, dwa. Nie chcemy z nikim tutaj zadzierać nosa,
trzy, na pewno są plany, bo są. Będziemy robić nowy kanał. Jeszcze nie wiem co i jak, ale na pewno mam nadzieję, że ten nowy kanał, ten nowy rozdział, tryb życia się zmieni. Nikomu nie zrobi krzywdę. O! Ani krzywdę, a dwa się zmienimy. Oprócz w drugą stronę. Nie, zmienimy się, znaczy Tiger oczywiście, zmieni się na lepsze. Mam nadzieję, że pójdzie zgodnie tak, jak powinno być i mam nadzieję, że już przestaniecie robić z beki z nas. I trzymajcie się jednego. Życzymy wam tylko A, F, T. Szczęścia w nowym roku temu Januszowi Kupcowi, zwanemu Dominikowi też. Mam nadzieję, że wam się powodzi i po prostu nie róbcie z nas już beki, co? Dajcie sobie luz. Lepiej z nami się pogodzić, niż robić cały czas wojnę, bo coś wam powiem, w sprawie wojny to będziemy ciągnąć ile wlezie i tego i nic na tym nie wyjdzie. O! Jeszcze się pogorszy. Taka jest prawda, nie ma co o tym mówić. Ogólnie to jest skierowane ogólnie do Boneza. Bonez, jak chcesz się z nami tak na ugodę, wodę jak z sobą, z Bonu BGC, bo ty razem, to ogólnie jak masz chęć i wiarę w sobie, ogólnie, jak chcesz tony bez spinki robić, dajmy sobie łapę, spokojnie, bo taka jest prawda. Mam nadzieję, że się życzę powoli, babci ustały, żeby była zdrowa, i żeby tam nie się chorowała. I... No, w sprawie Janusza Kupca, ogólnie poruszymy taki temacie tego typu. Powoł sobie Januszu Kupcu, znaczy nie mogę nazwać, ale już tak powiedziałem, to powiedziałem. Ogólnie wiadomo, naskakujemy sobie do gardła. Po pierwsze, ty robisz mi tak, ja tobie tak. Nie ma sensu robić boom w szum internetu. Bo tak szczerze, otwarcie. Nie ma co robić wolne, bo to nie ma z tego sensu, z no tego tylko, powodu, no że... No tylko, Tigerku, nie tak szybko, bo się rozpędzisz zaraz. Januszu, koniec parodii. Kopiowania to, co my robimy, jasne? A no to jest to, co Tiger mówi. No po cholerę wam to. Robisz ty jemu naskakuje do gardła, a on tobie. Koniec zabawy, brawo. Koniec już. Zabawy, sztama. Jak chcesz, sztamy, bo to jest od ciebie zależne. Nie ode mnie. Ja ci daję łapę. Jak chcesz sztamy zrobić ze mną, to ja zaproszę cię na piwo. Ogólnie zapłacę za to piwo, żeby nie było. O, chce ciebie zaprosić na piwo? Ja tylko, że ja nie mam pieniędzy, czy za. Zaproszę cię na piwo, tylko to jest wszystko zależne od ciebie. Jak chcesz mieć sztabę i nie było spinki w internecie, tylko zgoda, to wszystko jest od ciebie zależności, nie ode mnie. Bo ja jestem człowiek otwarty, no wiadomo, jestem nieraz niemiły, ale... Tak jest życie. Jak to się mówi, jak ktoś nadepnie napięta, to się tak dzieje. Tak jak i ty masz, nie? Chyba też tak masz. Jak ktoś ci nadepnie napięta, to tak się z tobą dzieje, Janusz. Ale widzisz, Tiger chce ciebie zaprosić na piwko. A gdzie to szanujesz to? Życzę ci powodzenia. Lepiej szybko tu przyjeżdżaj do Łodzi i strzelcie sobie kielicha i dziękuję. Nie, chcesz szanować to wszystko, chcesz ukrócić to, no bo naskakujemy sobie z gardła do gardła. Ty mi pokaż tu, ja tu. I nie ma nic nowego, tylko jest non-stop wojna w necie. A po co robisz? Po co? Żyć spokojnie. Dobra, chłopaki, już, bo się znowu będę się na gardła skakiwać. Koniec gadki na ten temat.
No witam, tutaj brat Janusza Kupca. Zajebiście wygląda, co? Ogólnie zajebiście, zajebiście. Tylko muszę się podrapać. Jak tam, Janusz Kupiec, jak żyjesz? Widzisz? Nie widziałeś o tym, że masz swojego brata. Może się dowiesz. Nic nie wiadomo. Dowie się wkrótce. To jest prawda. Benz. Drodzy widzowie internetu, chcieliśmy wam przekazać informacje. No dobra, faktem, może my też w stosunku do was byliśmy nie fair. Wiadomo, o co chodzi. Może Tiger trochę za bardzo tutaj fantazji strzelał i inne rzeczy, ale ja rozumiem, macie swoje zdania na nasz temat, czyli na mnie, czyli na Kobrę, na Tigera. Okej, możecie tutaj, dobra, walcie ile wlezecie, ale mam wielką prośbę. Tylko nie róbcie i nie dawajcie opinii o naszym dziecku. No bo dziecko nie jest winne. No nie tylko. Po prostu to dziecko nic wam złego nie zrobiło, to jest raz. To jest nasza sprawa, czy my chcemy mieć dziecka, czy nie. To jest dwa. Trzy. Przestańcie takie bdety wypisywać, że niby ja za pieniądze nasze dziecko. Bo to nie jest prawda. Wy sobie sami stworzycie tutaj parodię, fantazji. Ja się nie spieprzam, czy ja się pytam was, widzowie, czy wy... Ogólnie czy wy brzucha macie dziecko? Ogólnie. Nie, mnie to gówno to obchodzi. Więc tak samo i wam. Co was to gówno obchodzi, czy ja za pieniądze, czy nie? Ja już mówię prawdę, to nie są za pieniądze. Chciałam mieć dzidziusza, więc odszepcie i nie róbcie krzywdy naszemu dziecku, bo ono nie jest wam winne. A dwa, to co robicie ogólnie takimi plotkami, to robicie sobie takie, jak to powiedzieć, wstyd? Nieprzyjemności. Nieprzyjemności takie nimi nam i sobie robicie. Chcemy wam złożyć życzenia. Mam nadzieję, że uszanuje się, czy nie. Dobra, rybka to piłka. To jest chcę, żebyście mieli szczęśliwy nowy rok. Życzę wam to, żeby wam się w życiu ułożyło, żeby każde marzenie wam się spełniło. I bardzo was proszę, przestańcie dręczać o dziecku. Bo to jest niemiłe. Ono wam nic nie zrobiło. Możecie o mnie pisać bdety lub o Tigerze. Ale dziecko ani słowa gramu, jak nie chcą. Ale to jest od was zależności. No, Wuwunko, inaczej Wuwunio, jakby ci to powiedzieć, jesteś fajnym chłopakiem. Nie, naprawdę, spoko gościu. Zajebiście robisz ogólnie wywiady, ale jedyne. Robisz naprawdę dobre wywiady, ale z drugiej strony za plecami naszymi robisz bekę, jak to się mówi. Taką, nie może to, nie taką wielką bekę, nie. Nie to, że taka mała beka jest. Robisz bekę, ale nie z nas też, tylko z innych ludzi też robisz bekę troszkę. Bo widzimy to troszkę na wywiadach, na różnych, z kim się ogólnie robisz wywiady. Po prostu robisz troszkę wywiady z taką podchęcanie beki. Nie wiem, czy to robisz specjalnie, czy ten, to jest... Nie, po prostu podejścia do ludzi.
Znaczy z takim zachowaniem można. I z dystansem. Wizerunek, o, zmień wizerunek do ludzi może. Zmień opinię do ludzi. I nie rób takie pośmiewiska trochę za bardzo. Wigilia wyszła naprawdę spoko, nie, spoko, ale za plecami trochę było beki. Do dziś teraz mamy komentarze z strony tej opinii wigilijnej. Co ty za bardzo odpitalasz? Po prostu w ogólnie, ja już ci mówię na filmie wcześniej, nie rób z kogoś beki, bo to jest bardzo łatwo robić kogoś z beki. Ale sztuką zrobić dobry wywiad, zajebisty, bez beki. To już mówiłem na filmikach i powinien sobie wbić do głowy. Później i Wufunia, tobie życzymy szczęśliwego nowego roku, żebyś się spełniły wszystkie marzenia. No i tylko prosimy, nie rób... Robić dobre naprawdę vlogi, wywiady, ale trochę pokażesz beki, o. Nie robię z ludzi nie beki. Rób tego, jak to się mówi. Ja wiem, że wiadomo, że ludzie biorą to raz tak, ale automatycznie... Nie wyciągaj ich nie wyciąga, nie wyciągnę tak brudów na wierzch, jak się mówi. Taka jest prawda. Mówię, no sorry, że tak mówię, ale taka jest prawda. I nikt tego nie powie, że tak kłamie. Po prostu każdy widzi na twoich wywiadach, jak robisz wywiady, to jest w tym się kryje beka. Świadomo to robisz, wiedząc o tym, w chęć ludzi, a później z tego masz ubaw po pachy. Nie sztuką robić z kogoś bekę. Świadomo zrobić, żeby zrobić z tej listy wywiad. I na ten temat tyle.